46 lat. Wyobrażacie sobie to Państwo? Niektórych z nas nie było na świecie. Aż w 17 krajach. Dzisiejszy listopadowy wspaniały wieczór uświetniło mnóstwo znakomitych gości. Przyznam szczerze, że najchętniej przeszłabym do każdego stolika i przywitała się z każdym z Was indywidualnie, ale obiecałam organizatorom, że będę trzymać się scenariusza. Tak oto witam bardzo uroczyście ambasadora Luksemburga, Konrada Brąsza. Attaché do spraw nauki z ambasady Francji w Polsce, Sebastiana Raimonda. Pastor My French. Oraz pana Stanislasa Pierreta z Instytutu Francuskiego. Monsieur. Witamy również pana wiceministra zdrowia, Marka Tombarkiewicza. Kapitułem konkursową przedstawicieli NFZ, AOTMIT, Rady Przejrzystości przedstawicieli kandydatów oraz nominowanych, laureatów poprzednich edycji, przedstawicieli patronów honorowych, partnerów oraz patronów medialnych. Brawo, będziemy się bardzo dzisiaj witać, będziemy sobie gratulować i sobie dziękować. Ja będę zapraszać na scenę mnóstwo fantastycznych osób. O tym, kto w tym roku odbierze złoty medal, dowiemy się później. A teraz chcielibyśmy pogratulować laureatom nagrody dekady Prix Gagnant, która została przyznana 27 października w Nowym Jorku. Zobaczmy, kto jest laureatem dekady Prix Gagnant. Można by zaśpiewać New York, New York. Mamy. Bardzo gratulujemy zwycięzcom dekady. Proszę Państwa, a ja może jakieś miłe brawa. Brawa my, brawo my. Brawo dla wszystkich uczestników dzisiejszego wieczoru. Ja zapraszam bardzo serdecznie Krzysztofa Michniewicza, prezesa zarządu Pharma Concept, organizatora Prix Gagnant. Proszę o kilka słów. Dobry wieczór Państwu. To już czwarta edycja konkursu Prix Gagnant polskiej edycji. Tak jak Patrycja powiedziała, na świecie od ponad 45 lat. Jest mi niezmiernie miło być organizatorem polskiej edycji konkursu. Od 4 lat promujemy innowacje w farmacji i medycynie, nagradzamy firmy na polskim rynku. Proszę Państwa, nie byłoby konkursu, gdyby nie wybitne grono naukowców, którzy pracują pro bono. To nasza kapituła pod przewodnictwem wybitnego hematologa, onkologa profesora Cezarego Szczylka. Dzisiaj będą długie obrady. Za chwilę Państwo się dowiecie, kto został zwycięzcą polskiej edycji. Ja już dziękuję bardzo, nie będę zabierał czasu i proszę na scenę pana profesora Szczylka. Dziękuję. Dziękujemy. Zapraszamy panie profesorze. To prawda, emocje są olbrzymie. Ja sama dostałam niedawno scenariusz i obrady rzeczywiście skończyły się niedawno. Także pełni emocji czekamy na dalszą część wieczoru. Panie profesorze, poprosimy o kilka słów. Przyznam szczerze, że dopiero teraz czuję ulgę, bo jeszcze parę godzin temu, siedząc w gronie moich wybitnych kolegów, bardzo im za to dziękuję. Rzeczywiście dyskusja jest bardzo trudna, bo jak rozróżnić, który z wierzchołków Himalajów jest wyższy i który jest lepszy. Wszystkie tak naprawdę nominowane preparaty, produkty są tak naprawdę arcydziełem ludzkiej inteligencji i niesłychanie trudno nam w kapitule jest rozróżnić, który z tych produktów zasługuje na szczególną uwagę. Niemniej jednak chciałbym powiedzieć, że niektóre akcenty w przydzielaniu tych nagród są również akcentami o wybrzmieniu społecznym. Mogę to powiedzieć dopiero po ogłoszeniu wyników i dopiero to skomentuję. Niemniej jednak chcę powiedzieć, że wiele z tych produktów jest efektem pracy z jednej strony niezwykłych transportów mózgów, ale z drugiej strony my oceniając, wybieraliśmy te preparaty, których efektywność przynosi zyski, korzyści nie z punktu widzenia ekonomicznego, ale z punktu czysto klinicznego. Ilu pacjentów
skorzysta z tychże lajków. I proszę, popatrzcie Państwo na wyniki tego naszego głosowania i te typy, które są dzisiaj zwycięzcami. To są leki, które przynoszą przełom w sensie intelektualnym, w sensie nowej technologii, ale stanowią na przykład przełom w sensie ocalenia tysięcy pacjentów ze względu na efektywność swojego działania. Także zapraszam do wnikliwego słuchania tego, co będzie przedstawione na temat tych preparatów. Naprawdę ukłon w stronę tych, którzy to opracowali. Bardzo dziękuję.